Witajcie, moi drodzy! Cześć! Odwiedziliśmy miejsce właśnie, w którym nie byliśmy jakieś 8 lat. Myślę, że pierwszy raz byliśmy 8 lat temu. 4 lata temu ostatni raz. Pamiętam, bo byłam w trzeciej ciąży i mąż mnie zabrał pod koniec do kina. To były niezapomniane chwile, bo niestety jak się ma dzieci, to już do kina się tak często nie wychodzi, ale nawet się nie chce tak często wychodzić generalnie do kina. Przyjechaliśmy do galerii, którą odwiedzaliśmy no, jako narzeczeni bardzo długo. Tak, i często. Jeszcze wtedy. Musicie wiedzieć, że jeszcze lat temu 10 to nie było tyle galerii, co teraz, handlowych. O nie, nie! Jedna na Warszawę. Trzeba było jechać kawał drogi autobusami. I to ciekawe, że nie mieliśmy samochodu i właśnie robienie większych zakupów, przywożenie ich jednym autobusem, drugim do Łomianek. No teraz to niewyobrażalne, no, po prostu wyskok nawet na takie zakupy większe. Niewyobrażalne właśnie. Tak. No właśnie, i naszło nas kilka refleksji, bo odwiedziliśmy miejsce, które nie byliśmy wiele lat, a takie odwiedziny zawsze powodują jakieś wspomnienia, prawda? Widzi się jakiś nawet sklep czy kawiarnię, w której się gdzieś tam było, to od razu się przypominają pewne rzeczy. Co tobie, żono, się przypomniało dziś? Taki spokój. Spokój. Spokój, kilka ciekawych i śmiesznych historii, które miały miejsce w sklepie albo przed sklepem. Doszliśmy do wniosku, że byliśmy spokojniejsi. Byliśmy spokojniejsi. Generalnie jak się tych dzieci nie ma chyba, wiele problemów ucieka, prawda? O wielu rzeczach się też nie myśli, człowiek się nie zastanawia. Tak spokojnie, na pewno było wiele spokojniej. Nawet samo bycie w sklepie czy w kawiarni bez dzieci, czy nawet bez świadomości, że dzieci są w domu, zostały z kimś, to człowiek mógł po prostu odpocząć, usiąść, te myśli gdzieś po prostu zebrać, sobie porozmawiać, a teraz jednak w kółko te nasze myśli krążą wokół dzieci. Czy to one są z nami, czy nie odeszły, czy są w domu i zastanawiam się, czy one już tam są, czy gdzieś coś nie stało. No, tak, nic tam nie grozi. Ktoś nie ma rozbitego nosa, skaleczony, rozwalony rower. Bo 2 dni temu taka sytuacja miała miejsce. Byliśmy gdzieś daleko i nagle telefon, rozwalone usta, zdarta broda, co tam jeszcze? Tak. No ogólnie wypadek na hulajnodze. Wypadek na hulajnodze. I rzeczywiście, no dzieci nam jakiś taki spokój tej duszy chyba odbierają trochę, co? No na pewno czuję się bardziej zestresowana. Nie tak spokojnie jak kiedyś, ale z kolei jest wiele innych dobrych stron. Ten spokój został taki zabrany, takie wyluzowanie. Siedzieliśmy nawet dzisiaj, żeby sobie zjeść coś dobrego. To człowiek tak siedzieliśmy, patrzyliśmy i ten czas tak... Musisz głośniej, kochanie, mówić. A teraz jemy i patrzymy, jednym okiem patrzysz na jedzenie, a drugim czy tam dziecko przypadkiem gdzieś nie poszło. Tak, dokładnie. Dokładnie tak to wygląda, niestety. Trzeba się rozstroić. Jeszcze opowiem o jednej rzeczy, bo gdzie byliśmy w tym całym centrum, tak to się nazywa, galeria handlowa? Galeria. Lat temu, myślę, o 8, wtedy jak nasza najmłodsza córka miała rok. Rok? Nawet niecały, myślę, że miała 6 miesięcy. Żeśmy byli z wózkiem, chodziliśmy po tych sklepach różnych i spotkało nas kilka niemiłych sytuacji, że do jednego sklepu nam nie pozwolono wejść z wózkiem, prawda? No i gdzieś widać było taki bardzo, wydaje mi się, niechęć do rodzin, nie? Do małych dzieci, do takich właśnie rzeczy. Tak, a teraz naprawdę... Ale to jeszcze musimy skończyć, co się dalej stało. A co się stało? Napisałem skargę. Tak, mąż napisał skargę. Dlaczego nie może wjechać wózkiem sklepowym do sklepu, w którym siedzi na przykład dziecko i ma zakupy, no i co ma zostawić? No właśnie. I zwróciliśmy uwagę na kilka kwestii, które według nas były takie nieprzyjazne rodzinom. Przyjeżdżamy dzisiaj,
Znaczy, ale wtedy warto zaznaczyć, że nie wiemy, jak to poszło, bo nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. No wiemy, ale... jak poszło. Dzisiaj byliśmy wszystko zmienione. Ale może przez te kilka lat ktoś w końcu przeczytał tą skargę. I można wierzyć. Generalnie wszystko jest bardzo prorodzinnie. To się chwali, tak. bo wydawać by się mogło, że obecna sytuacja właśnie taka tutaj społeczna, no to rodzinie wielodzietnej nie sprzyja. Generalnie promuje się, prawda, jakieś tam samotne życie i samotne spędzanie czasu. Tak. Takie singielki, nie? I single. Dokładnie. Ale co mnie zaskoczyło, tak pozytywnie, że są kąciki, żeby można było sobie przygotować na przykład dziecku odgrzać obiad. I ogromny stół na 8 osób. Czyli akurat nasza rodzina mogła sobie usiąść właśnie przy takim stole i zjeść posiłek właśnie w takiej galerii. Fajny pomysł, naprawdę. To widać, że myślą teraz o rodzinach wielodzietnych. Bardzo dużo ułatwień. Takich właśnie rodzinnych, jakieś mikrofalówki przy tych wszystkich. Pokój do przebierania, jakieś nawet wypożyczania zabawek i wypożyczania książek. Chcę wypożyczyć na jakiś czas robienia zakupów dziecku książkę, jakąś zabawkę, a my wiemy z doświadczenia, że nowe zabawki to przyciągają uwagę i tym, co się bawi w domu, to już się pobawiło i już ma lekki przesyt. A tak, nowa zabawka, no i myślę, że takie godzina, dwie, spokojnie, może sobie teraz zrobić zakupy. Ja dziecko się bawi w wózku na przykład. Więc cieszy nas, że jednak rodziny i dzieci i wózki są mile widziane w takich właśnie miejscach. Jak się to plac zabaw chyba też na zewnątrz. I w środku też jest plac zabaw. Zjeżdżalnia duża, po której zjechałem. No, w pewnym momencie myślałam, że już stamtąd nie wyjdziecie. Też myślałem. Wąska była. Dzieci zjeżdżały, to było takie cicho, tutaj drzum, drzum. A w pewnym momencie tak jest, wychodzi kto? Mój mąż. Zmarnie. Z córką oczywiście, z córką. Sam bym nie wszedł na takie zabawy. Pewnie byś nawet nie chciał sam zjechać. Więc jest radość, wracamy teraz. I gdzie sobie jeszcze? I szukamy innych miejsc przyjaznych rodzinom wielodzietnym. A jakie są wasze spostrzeżenia? Czy właśnie według was to, co się wokół pojawiają, nowe jakieś chodniki, podjazdy, galerie, rzeczy sprzyja osobom wielodzietnym, czy w ogóle rodzinom z dziećmi, czy raczej nie? Na pewno wiemy, że IKEA bardzo to dba. A kto jeszcze? No właśnie, IKEA o to dba. No nie dba o inne rzeczy, nie dba o wartości rodzinne, które są nam bliskie. To już wiemy z newsu sprzed kilku dni, ale o jakieś tam praktyczne rzeczy, tak. Niskie pisuary dla chłopców i jakieś tam, prawda, toaleta dla dzieci. Toaleta dla dzieci. Odpowiednio do wzrostu. No to jest to mile, miłe, naprawdę. I też dziecko, nasza córka miała ogromną radość, jak poszła do toalety i była taka mała dla dzieci. Coś nowego, coś fajnego, przystosowane do jej wzrostu. Fajna sprawa. Jest bardzo dobrze to wygląda. No to cóż, chyba się żegnamy. Czy jeszcze coś opowiemy? Wpadka z książką? Z jaką? A, no to opowiedz. Wpadka. O właśnie, bo jak wiecie, no ja może wstęp zrobię, że w tym, no to co kupujemy, jakieś tam treści różne, czy to w Empiku, czy w innych księgarniach, no staramy się to przed podaniem komuś, czy dalej, jakoś zweryfikować, bo to są takie różne nieraz rzeczy bezwartościowe, że aż po prostu strach. I dzisiaj taka sytuacja miała miejsce. Mieliśmy kupić książkę. Szukaliśmy książki takiej prorodzinnej o wychowaniu. O małżeństwie. Małżeństwo, wychowanie, jak właśnie wpłynąć na rozwój właśnie dziecka od najmłodszych lat. No i patrzę, że fajna książka, w bardzo przystępnej cenie, minus 50%. Ale odwracam z drugiej strony, zaczynam czytać po kolei, jakie tam są punkty i treści zawarte w niej i szok. Doznałam po prostu szoku. Na przykład dwa punkty, które mnie powaliły, to pierwszy, jak przeprowadzić dziecko przez rozwód rodziców, żeby było miło, a drugie, jak wprowadzić partnera do życia rodzinnego, do życia dla Kolejnego partnera, do tak? Kolejnego partnera, no do rodzinnego życia. Do życia dziecka tak naprawdę. To dziecko najczęściej zostaje z jednym z rodziców. Nie lubimy takich rzeczy. Nie lubimy takich rzeczy.
Znaczy to ładnie wszystko było przygotowane, tak naprawdę fajna okładka, super takie hasła na stronie tytułowej, na okładce, no ale no to nie jest to, to nie jest to, co można dać komuś i to też nie są wartości rodzinne, które warto dalej przekazywać, dzielić się nimi. No byliśmy w lekkim szoku, że takie rzeczy też są, wprowadzanie partnerów do życia dziecka kolejnych. No właśnie, my cóż tu dużo mówić, no staramy się budować rodzinę jakieś tradycyjne wartości. I może wiesz co zrobimy? Co? Partnera wprowadzimy nowego? Nie, partnera nie. Ale może taka mała deklaracja, że będziemy szukać wartościowych książek rodzinnych o wychowaniu. Myślę, że nawet o małżeństwie, bo są też fajne publikacje odnośnie małżeństwa, które się na przykład już trochę tam sypie, żeby je spróbować, odnaleźć tą miłość, która gdzieś tam się przykurzyła. I może będziemy Wam pokazywać te książki. Nie może, nie tylko na pewno. Nie ma to jak wartościowa książka. Wartościowa książka to oczywiście bardzo ważna rzecz. Na prezent, na małżonka, dla znajomych, z okazji ślubu. Super. Szukamy, będziemy czytać i Wam przekazywać. A Wy przekazujcie dalej. Bardzo dobra deklaracja. Tak. No to cóż. Pozdrawiamy Was gorąco, serdecznie. Widzimy się letnio i wakacyjnie. Udanego wypoczynku gdziekolwiek jesteście. Korzystajcie z dobrodziejstw.